Dzień dobry, 10 z 10. Coś nam padło? Namyślać się nad odpowiedzią nie można. Która trzycyfrowa liczba naturalna jest najmniejsza? 1. 111. Boże. Ani to, ani to. 100. 100. 100 z 10. Która baśń Andersena opisuje dzieciństwo pewnego łabędzia? Brzydkie kaczątko. Namyślać się nie można. Tata babci to przewodniczący Sejmu, nad którym oceanem leży Budapeszt. Ocean Atlantycki. Nie, nad Oceanem Spokojnym. Oszukali mnie banda złodziei. Jak miał na imię Newton? Napoleon. Napoleon. Proszę podać polską nazwę pierwiastka o łacińskiej nazwie kalcjum. Jest to android. Władysław Reymont. Był gwiazdorem kina niemego czy dźwiękowego? Niemego. Współbrzmienie kilku dźwięków, dające wrażenie niezgodności. To konsonans czy dysonans? Konsonans. Nie, to roślina trująca. Jak ma na imię najbliższa przyjaciółka Harry'ego Pottera i Rona Weasleya? Nie wiem. Pytanie będzie muzyczne. Kurwa, no nie. 10 z 10 to współbrzmienie harmonijne. Wapno. Co? Wapno. Boże. Panu... Wapń. W tekście góralskiej piosenki sikawica jest tkaniną bawełnianą czy jedwabną? Linie papilarne. Literatura. Dwie wieże. Raksi, bukserzu, leśno, ja wyzankaj. Hatniwały. Czy mediolan może fruwać? Nie wiem. Może w czwartek po Oktawie Zielonych Świątek. Czy Herakles dostał Nagrodę Nobla? Nie dostał. Dostał w dziedzinie Eurysteusza w 1909 roku. Poproszę pana z numerem 12. Co? Wapno. W którym mieście można zwiedzać Muzeum Kilimandżaru? Nie wiem. Suwałki. Jak nazywa się największe europejskie jezioro? Amsterdam. Kto zagrał główną męską rolę w filmie 8,5 Federica Felliniego? Harley Davidson? Lang. Czesław Lang. Na terenie którego dzisiejszego państwa wznosi się program informacyjny, nadawany w pierwszym programie codziennie o 19.30? Izrael? Tak, na terenie dzisiejszego Izraela. W którym wieku miała miejsce bitwa pod Poitiers, która zatrzymała inwazję amerykańskich motocykli na Europę? W XII? Wcześniej, w VIII wieku, wtedy zwyciężył... Harley Davidson? Tak było. Ile razy Irena Szewińska zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich? 3600. No i w porządku. Okazuje się, że wszyscy przeszli do finału. Finał z 10. Za parę minut dowiemy się, kto został zwycięzcą dzisiejszego odcinka. To będzie albo pan Jakub, twórca radiotelegrafu, albo pan Piotr, Loksodroma, albo widzę kto, ale jak on się nazywał. Każdy ma tyle punktów, ile dziadów Adama Mickiewicza zachował wcześniej. Na którym kontynencie leży księżna Diana? W Afryce. Czy Kamerun jest przeżuwaczem? To pierwszy. Jak nazywa się aktor, który zagrał agenta 007 w trzech ostatnich filmach o Bondzie? Platon. Platon, dobrze. Czy kwadratura koła to ludowa nazwa pokrzywy? Tak. Nie, to inna roślina. Bylina z rodziny innego wyrazu. Literatura współczesna. Który bohater Ernesta Hemingwaya powiedział słowa papa? Bohater, komu bije dzwon, ale jak się nazywał, nie wiem. Bohater starego człowieka i morza, czyli stary rybak Santiago. Pomyłka, tak, tak. W którym mieście jest Uniwersytet Warszawski? Nowym Jorku.
Panie Michale. Everybody.